Mówimy o nieużywaniu słuchawek i uważne wysłuchanie instrukcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Zasady te mogą się różnić od tych obowiązujących w samolocie, który mieli Państwo w przeszłości. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się po obu stronach samolotu, przedniej, środkowej oraz tylnej części kabiny i oznaczone są czerwonym znakiem Exit. Na ścieżce wzdłuż głównego przejścia umieszczone są oznaczenia, które poprowadzą do najbliższego wyjścia w sytuacji awaryjnej. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne przedstawione są również na karcie z instrukcją bezpieczeństwa. Najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż podręczny w samolocie. Pas zapina się poprzez połączenie obojego końców za pomocą klamry. Prosimy zacisnąć pas wyciągający jego luźny koniec. Aby podpiąć pas, należy umieścić zewnętrzną klamrę klamry. Ze względu bezpieczeństwa zalecamy zapięcie pasów na czas całego lotu. W przypadku nowego spadku ciśnienia w kabinie, maski tlenowe wypadną automatycznie z panelu nad głową. Należy pozostać na miejscu i pociągnąć za maskę, aby uruchomić przepływ tlenu. Następnie należy założyć maskę na nos i usta, zabezpieczyć ją za pomocą paska i oddychać normalnie. Maska dostarcza tlen, nawet gdy jej worek napełnia się powietrzem. W pierwszej kolejności należy założyć swoją maskę, a następnie pomagać innym. Kamizelki ratunkowe umieszczone są pod siedzeniami lub w panelu nad Państwa głowami. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, prosimy wyjąć kamizelkę z opakowania i włożyć ją przez głowę. Następnie owinąć pasek kamizelki wokół bioder, zapiąć go z przodu za pomocą klamry i dopasować do ciała pociągająca luźny koniec. Aby napełnić kamizelkę, należy pociągnąć zdecydowanie za umieszczony na niej czerwony uchwyt. Nie należy napełniać kamizelki przed opuszczeniem samolotu, gdyż utrudni to ewakuację. Kamizelka wyposażona jest w usta do dalszego nadmuchiwania lub spuszczania powietrza oraz światło przyciągające uwagę. Przed startem prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa umieszczoną w pobliżu zajmowanego miejsca. Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu. Bagaż podręczny musi być bezpiecznie umieszczony w górnym schowku lub pod siedzeniem uprzedzającym, tak aby nie blokować przejścia lub wyjścia ewakuacyjnego. Prosimy teraz o upewnienie się, że Państwa pasy są zapięte, stoliki złożone, długowidniki opuszczone, a okna odsłonięte. Przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety lub telefony wyposażone w tryb samolotowy, mogą być używane w trakcie lotu. Prosimy ustawić odpowiedni tryb teraz i trzymać urządzenie bezpiecznie w dłoni lub w kieszeni. Jeśli urządzenie lub jego bateria jest uszkodzone, nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym, zaginęło lub wpadło pomiędzy siedzenia, prosimy natychmiast poinformować o tym załogę. Większe urządzenia, np. laptopy, muszą być wyłączone oraz schowane w bagażu podręcznym na czas startu i lądowania. Przypominamy o zakazie palenia na pokładzie. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy wszystkich o zwracanie uwagi na znaki oraz instrukcje rozmieszczone w kabinie i stosowanie się do polecenia załogi. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży.